Szczęść Boże, coś wam powiem. Bóg kocha ubogie środki w pokazywaniu, że to On ma moc sprawczą. A to z kolei uświadamia nas, że człowiek sam z siebie nie działa, lecz czyni wszystko mocą Boga. Cała dzisiejsza Ewangelia jest właśnie wskazaniem, żeby nie pakować się jak na wyprawę survivalową, gdzie musimy być przygotowani na każdą okoliczność. Ale jedyne, co mamy wziąć, to orędzie zbawienia, pokój Chrystusowy i wiarę. Wskazanie, żeby nie brać torby albo nie pozdrawiać spotykanych ludzi, sugeruje, żeby nie rozpraszać się w drodze. Misja jest konkretna. Przekazać dobrą nowinę, a nie zatrzymywać się na plotkach i rozmowach o niczym. To nie jest czas przesiadywania w domach, lecz czas na dzielenie się świadectwem wiary. To nie jest również czas na gromadzenie różnych podarków, lecz czas siania Słowa Bożego, które w swoim czasie będzie wzrastać. Ewangelia nie potrzebuje wielkiego zaplecza technicznego, jeśli przekazywane jest prawdziwie. Wszystko można porównać do walki Goliata z Dawidem, gdzie Filistyn był opancerzony w całości. Natomiast Dawid nie miał niczego szczególnego, prócz 5 kamieni w swojej torbie. I tyle wystarczyłoby zwyciężyć. Im mniej w tym jest naszego udziału, tym lepsze efekty się osiągnie. Choć wiem, że są pokusy, by zrobić to w sposób medialnie korzystniejszy. Chodzi o bycie konkretnym. My mamy być świadectwem, zanieść Jezusa innym. Może częściej powinniśmy sobie powtarzać, że Jezus posyła nas, nie innych, ale konkretnie mnie i Ciebie, jak jednego z 12 albo 72 uczniów. Każdy z nas ma swoją działkę i swoje zadanie do wykonania w misji, która została nam powierzona. Okazji ku temu mamy bardzo wiele, bo zarówno w domu, jak i w pracy, czyli wszędzie tam, gdzie jesteśmy, winniśmy dawać takie świadectwo, które koi serca i niesie pokój. Wszystko tylko przy pomocy naszej chrześcijańskiej postawy. I tak jak rzekł Jezus, będziemy czuli się jak owce między wilkami. Lecz nie powinno to nas przerażać. Chrystus, wysyłając nas na misję, pomaga również przejść ponad różnymi strachami, które mogą nas zniechęcić. Pozwala także przyjąć porażkę, gdy spotykamy się z odrzuceniem. Nasza wartość nie jest zależna od sukcesów, ale wyraża się w tym, że jesteśmy dziećmi kochającego Boga Ojca. Postawa, w jakiej powinniśmy stanąć przed tak wymagającym zadaniem, winna być tylko postawą dziękczynienia za naszą małość i permanentne nieprzygotowanie do misji. Nasz nieprzyjaciel, demon, ciągle nam wmawia, że w ogóle nie powinniśmy się zabierać za ewangelizowanie, bo się do tego nie nadajemy. Lecz tym, który nas posyła, nie jest nasze ego, lecz sam Chrystus, który uzdalnia nas, utwierdza i rozpala mocą swojego ducha. Krótko mówiąc, czyni nas użytecznym narzędziem swojego pokoju. Jeśli należymy do Bożej owczarni, to nasze miejsce jest blisko pasterza. Pan Jezus uświadamia swoim słuchaczom, że to On jako pasterz staje w ich obronie, w ich zagrożeniach. Uzmysławia im, że choć sami nie dadzą rady pokonać przeciwnika, to jednak mogą liczyć na Niego. Prośmy Jezusa, byśmy będąc nieustannie blisko Niego, nie bali się pozostać owcami we wrogich nam środowiskach. Prośmy też o pokój serca, którym moglibyśmy się dzielić z każdym napotykanym człowiekiem.